Serdecznie witamy wszystkich gości przybyłych na uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej nr 1 w Smolnicy. Szanowni Państwo, w imieniu Przewodniczącego Rady Miejskiej pana Marcina Krzysiaka odczytam treść uchwały wraz z uzasadnieniem. Uchwała nr 33 łamana na 272 na 2021 Rady Miejskiej Dębna z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 1 w Smolnicy. Na podstawie artykułu 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragrafu 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli Rada Miejska Dębna uchwala, co następuje. Paragraf 1. Na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Szkole Podstawowej nr 1 w Smolnicy nadaje się imię Młodych Talentów. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Dębna. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpisano przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Krzysiek. Dostojni goście, szanowni rodzice, nauczyciele, pracownicy i uczniowie. Za chwilą przedstawiciele Rady Rodziców wręczą sztandar pani Dorocie Chiniewicz, pełniącej obowiązki dyrektora szkoły. Baczność. Prosimy Radę Rodziców o przekazanie sztandaru. Pani dyrektor, w imieniu rodziców przekazuję ten oto sztandar jako symbol tradycji patriotycznych i szacunku dla człowieka, hartu ducha wartości, które stanowią fundament pracy wychowawczej szkoły oraz wspólnych dążeń rodziców i nauczycieli. Pragnąc podziękować za ten cenny dar, przyjmuję ten sztandar z wyrazami wielkiej właśnie takiej wdzięczności. Jednocześnie zobowiązuję się, iż będziemy strzec wartości, które są i będą fundamentem pracy naszej szkoły. Dziękujemy rodzicom za przekazanie sztandaru. Teraz nastąpi przekazanie sztandaru uczniom. Baczność. Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Młodych Talentów w Smolnicy do przyjęcia sztandaru wysłał. Drodzy uczniowie, w wasze ręce przekazuję ten sztandar. Niech on będzie symbolem waszej wartości, godności. Strzeżcie go z honorem. My, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Młodych Talentów w Smolnicy, przyjmując ten sztandar, przyrzekamy otaczać go czcią i dbać o to, aby dobrym postępowaniem i rzetelną nauką pracować na dobre imię szkoły, naszej miejscowości i naszej ojczyzny. W obecności szanownych gości uczniowie złożą ślubowanie. Prosimy o wystąpienie uczniów do ślubowania. Z klasy pierwszej Michała Kocura, z klasy drugiej Jakuba Chodię, z klasy trzeciej Amadeusza Tracza, z klasy czwartej Mateusza Laska, z klasy piątej Aleksandrę Sala, z klasy szóstej Kaję Jutka, z klasy siódmej Elizę Grocholską, z klasy ósmej Klaudię Grocholską. Baczność, do ślubowania. My, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Młodych Talentów w Smolnicy,
obecności naszych rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości uroczyście ślubujemy uczciwą nauką i pracą służyć prawdzie, sprawiedliwości i pokojowi. Wyrabiać sobie silną wolę i koleżeństwo, uczynność, odwagę i prawdomówność. Strzec honoru i dobrego imienia naszej szkoły. Po ślubowaniu uczniowie do szeregu wstąpią. Sztandar ufundował burmistrz Dębna, pan Grzegorz Kulwicki, Rada Rodziców oraz sponsorzy. Tablicę upamiętniającą dzisiejszą uroczystość, znajdującą się przed budynkiem szkoły, ufundował proboszcz parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Słonicy, ksiądz Marek Romańczuk. Wyprowadzić. Thank you.
Jesteś światło zgaś, łaskawy.